sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Derby, jak to derby, rządzą się swoimi prawami. Dlatego właśnie Anvil Włocławek nie mógł być murowanym faworytem niedzielnego starcia, nawet jeśli tabela mówi coś zupełnie innego. Dodatkowo braki kadrowe przechylały szale na korzyść Enei Astori Bydgoszcz. Z drużyny odszedł Tony Wrotem, a do kontuzjowanego Chase'a Simona dołączyli Michał Sokołowski oraz Roland Sprejmanis. Igor Milicic więc na dobrą sprawę miał do dyspozycji tylko 7 zawodników. Bydgoszczanie od początku grali tak, jak można było się tego spodziewać, maksymalnie szybko. Zebrana piłka momentalnie oznaczała szybkie podanie do AJ Waltona, a ten uruchamiał kontry. Goście zdobyli w ten sposób kilka punktów, ale im więcej czasu upływało, do głosu dochodzili gospodarze. Wszędobylski Chris Dow, skuteczny pod tablicami Shaun Jones i po pierwszej kwarcie Anvil wygrywał 23-17. Wygrana kwarta przez Rottweilery wyraźnie dodała im animuszu. Punkt Dała oraz 2 celne trójki Szymona Szewczyka i Jakuba Karolaka dały Anvilowi prowadzenie 31-19. Goście ratowali się punktami Mateusza Zębskiego czy Adama Kempa, ale gospodarze za każdym razem odpowiadali i do przerwy prowadzili 10 oczkami, 40-30. Grając w 7, nie sposób jednak utrzymać taką samą fizyczność przez całe spotkanie. Nawet jeśli trener Igor Milicic nakazał swoim zawodnikom maksymalnie zwalniać tempo meczu, zmęczenie w końcu musiało wziąć górę. Bydgoszczanie wykorzystali ten moment idealnie w trzeciej kwarcie. Tercet Walton, Zębski, Clyburn grał jak z nut i przed ostatnią odsłoną Enea Astoria traciła już tylko 1 punkt do miejscowych. Było 52-51. Dwie trójki, 2 Michałów, Nowakowskiego oraz Chylińskiego, a także 4 punkty z rzędu Łukasza Frąckiewicza sprawiły, że widmo porażki zajrzało Anvilowi w oczy w czwartej kwarcie. Enea Astoria prowadziła 63-60. W trudnym momencie trójkę trafił jednak Ricky Lido, a przełamanie przyszło chwilę później. Przy stanie 68-68 najpierw spod kosza rzucił Shaun Jones, a po chwili nieustępliwy Dał zaliczył przechwyt oraz asystę do Karolaka, który wsadem wyprowadził zespół na dystans 4 oczek do rywala, 72-68. Goście mieli jeszcze dość czasu, ale w najważniejszym momencie defensywa Anvilu pracowała znakomicie i to gospodarze ostatecznie wygrali kolejne derbowe starcie w tym sezonie.